Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest potwornie zimno, 10 stopni i leje deszcz. Dzisiaj bardzo cienki płaszcz i nie byłam zupełnie przygotowana na tą pogodę. Jestem ubrana dzisiaj bardzo na luzie. Mam jeansy, Guessa oraz taki sweterek, sweterko-bluzkę. I byłam na zakupach przed chwilą. Zazwyczaj jeżdżę do Lidla, Biedronki. Zdarza mi się też do Auchan pojechać na takie większe zakupy, jak czegoś nie ma w Lidlu i w Biedronce. Ale tym razem byłam w Carrefourze. I muszę powiedzieć, że naprawdę wszystko jest pięknie wyeksponowane i w zasadzie wszystko tam jest. Wszystko to, co chciałam i nie mogę nigdzie znaleźć, to tam jest. Natomiast ceny są zdecydowanie wyższe. Już. A że ja lubię sobie ułatwiać życie, to kupiłam parę rzeczy, które de facto mogłam kupić, na przykład nieobrane, włoszczyzna tacka. Albo wzięłam na tacce cebulę, ale akurat dlatego, że była taka cebula tylko w łupinach, a ja nie wiem, cebuli, bo mi to denerwuje, że muszę ubierać. No dużo rzeczy, na przykład czosnek obrany, jakieś zupy, jakieś takie kiszonki, naprawdę bardzo duży wybór. Ale zdarzały się też bardzo fajne okazje, na przykład mango kupiłam za 5 zł za sztukę. No to jest bardzo dobra cena, słuchajcie. Bywa, że mango kosztuje 15 zł, ono jest jeszcze twarde, generalnie nie gotowe do jedzenia, ale dojrzeje, także to nie jest żaden problem. Ja jestem w stanie poczekać. Nie wzięłam awokado, bo awokado kosztowało prawie 7 zł, więc stwierdziłam, że to bez sensu, wezmę sobie w innym sklepie, chociażby jak będę w Biedronce czy w Lidlu. Wzięłam także banany oczywiście, jak zwykle. U nas banany schodzą, ja też dodaję, gdzie mogę te banany, ale uważam, że to jest fajna, zdrowa przekąska. Ja mam też taki stojek z TK Maxa, zawsze się o niego pytacie. I te stojaki są bardzo często w TK Maxie. Praktycznie za każdym razem, jak tam jestem, to je widzę. W różnych cenach, bo ja go kupiłam na jakiejś promocji bardzo dobrej. W regularnej cenie chyba 79 zł, albo 49 zł, ja go kupiłam chyba za 29. I to nie był jakiś wadliwy. Banany są zielone, bo lubimy banany zielone, a poza tym one mogą dłużej postać. A poza tym w ogóle jeszcze taka jedna fajna rada. Jeżeli nie chcecie, żeby szybko Wam te banany dojrzały, to wystarczy obwinąć te końce folią aluminiową. Więc ja to też zaraz uczynię. Może to nie wygląda najlepiej, ale bardzo pomaga. Przetestowałam. Wzięłam herbatę, bo też nigdzie tych herbat moich ulubionych nie ma. A w... Sorry, że tak się rozglądam, ale szukam drugiej zielonej. Nie wiem, mogę je zlokalizować. A w Biedronce nigdy nie ma tych herbat Lipton zielonych. Ja sobie wzięłam jeszcze zieloną i taką zieloną z maczą. Tej nie próbowałam. Chętnie przetestuję, bo lubię maczę i zieloną herbatę. I właśnie w tym Carrefourze wszystkie były herbaty. Jeżeli nie możecie jakiejś znaleźć, to tam na stówę znajdziecie. Rzeczywiście ten asortyment, muszę Wam powiedzieć, jest imponujący. Wzięłam również migdały. Ja już mam do sałatek, nawet czasami do jakichś zup, do zupy kremu, można posypać jakieś pestki i tak dalej. Wzięłam sobie dwie paczki bezglutenowych tortilli. W Auchan widziałam takie tortille bezglutenowe, chyba 8, trochę mniejsze, a jest ich więcej na pewno. Tutaj są dwie, ale zobaczymy. Chętnie przetestuję, tego nie mam, ale z tej firmy miałam coś. Wydaje mi się ciasto francuskie bezglutenowe, jakoś tak, chleb, jeden taki wziąłam. Pięknie pachnie, szkoda tylko, że jest w folii, wolałabym, żeby był w papierze, bo ja mam wrażenie, że jak te chleby są zawinięte w folię, to zaraz już tracą tą swoją chrupkość. No i wziąłam też taki chlebek, to jest chleb z czystych ziaren, bardzo pożywny, fajny, smakowity, ale drogi. Kupiłam wszelkie warzywa, jakie tylko mogłam tam znaleźć, które są mi potrzebne, bo w zasadzie w sumie to zapomniałam cytryn kupić, bo zostały mi dwie, a ja tych cytryn używam dość sporo. Tutaj były liście tej rzodkiewce, ale już dałam świnkom, bo one bardzo lubią. Dużo ogórków, jemy ostatnio dość sporo i myślę, że to jest fajna opcja do śniadaniówki. Takie warzywa kroję dzieciom do śniadaniówek, znaczy jednej z moich córek, bo druga chodzi do przedszkola. Natomiast chcę zrobić soki. Kupiłam seler naciowy, ogórek, mam arbuza, jaki ciężki ten arbuz, mam ananasa, że coś na pewno się stąd uda nam przyrządzić. Wędlinę wzięłam, humus,
z czosnkiem niedźwiedzim. Nie próbowałam jeszcze nigdy takiego hummusu, a hummus bardzo lubię i w zasadzie używam go zamiast masła. Więc myślę, że na pewno się nie zmarnuje u mnie, bo zresztą moje dzieci też bardzo lubią hummus. No, może niekoniecznie z czosnkiem niedźwiedzim, zależy też jak on będzie smakował. Natomiast do marcheweczek różnych albo papryki, ja im robię taką deskę warzyw, na środku hummus i tam sobie mogą coś podjeść, albo jeżeli mają ochotę na coś słodkiego, żeby nie dawać im takich gotowych słodyczy, to robię im taką deskę owoców i na środku na przykład jest masło orzechowe, trochę dżemu, ale masło orzechowe nawet z wodą delikatnie pomieszać, żeby nie było aż tak bardzo gęste. To jest fajny dip do jabłek, do gruszek, jakich owoców, jakbyście szukali inspiracji. Mi się wydaje, że to jest fajny pomysł. Co jeszcze, kochani, wzięłam? Pomidory, bardzo ładne były pomidorki, bo nie wszędzie teraz są dobre pomidory, nie wiem dlaczego. Wziąłam również ser kozi, to jest podstawa mojej diety. Papryki, ogórki, tu jeszcze mam taką skrzyneczkę. Sorry, bo gotuję, wiecie co, krem z warzyw. Dlatego kupiłam ten groszek kisiowy, bo moja córeczka mnie prosiła, żebym jej zrobiła taką zupkę, bo jadła w przedszkolu. Jakąś zieloną z groszkiem ptysiowym. W sensie super, ciekawe jaka, bo na przykład prosili, żebym jej zrobiła taką samą zupę mleczną jak w przedszkolu i ja nie jestem w stanie osiągnąć tego efektu. Robiłam chyba już jej zupę mleczną 12 razy i ona zawsze mówi nie taka, nie taka, nie taka. Więc nie wiem, czy ja mam spotkać się z tą panią kucharką i zapytać się, jak pani robi tą zupę, bo ja nie jestem w stanie tego odwzorować. Tak samo jak kaszę mannę robiłam ją ostatnio. No i smakowała im, ale nie taka jak w przedszkolu, także zobaczymy. Teraz w zasadzie użyłam takich resztek, miałam trochę zamrożonego rosołu i tam odlałam sobie do pojemniczka i miałam połowę cukinii w lodówce, połowę brokułów, jakiś miałam groszek zamrażarki zielony, więc to wszystko tam zaraz zblenduję. Wzięłam też olej z ryżu, 100%, on jest dobry do smażenia, do pieczenia na zimno. Cukier, bo ja nigdy nie mam cukru, a te kostki mi się wydaje, że są bardzo fajne do cukiernicy. Ktoś z nas przychodzi, jest to wygodniejsze i bardziej estetyczne. Najchętniej to bym kupiła takie kostki cukru z karo, kier i tak dalej, tylko w ogóle tego teraz nigdzie nie mogę spotkać. Nie wiem, czy to wycofali, czy już się w to nie bawią, ale to był bardzo fajny patent. Coś innego, takie zaskoczenie cukiernicy. Kapary, bardzo lubię kapary. Używam często do past, do sałatek. W sumie zawsze zapominam kupić. Więc fajnie, żeby się udało. Następnie tak, mamy ser kozi. Nie chcę, żeby mi to tutaj, gdzie to spadło, ta skrzyneczka może się przechylić. Tak wam pokażę. Ser kozi. Taki puszysty ser twarogowy, na kanapeczkę, do tego chlebka i pomidorek, papryka, szczypiorek, boskie. Wzięłam też piątnica Twój smak aksamitny, to już dla dzieci bardziej, no wiadomo, najlepszy serek ever. Serek roll, mlecz waniliowy, zresztą nie tylko mój, bo wiem, że nieraz już mi pisałyście, że to też z Waszego dzieciństwa. Taki serek, na przykład świeża kajzerka, ten serek, jakaś jeszcze herbatka z cytryną i z cukrem od mamy, w ogóle bajka. Smaki dzieciństwa i wziąłam coś, co mnie bardzo zaintrygowało i stwierdziłam, że muszę spróbować. Chciałam kupić masło z migdałów. Jedno było masło, które kosztowało 45 zł z migdałów. Drugie było masło, które kosztowało z migdałów 69 zł. Powiedziałam, nie no, bez jaj, ja nie kupię takiego drugiego masła. Bo w sumie można samemu też sobie zrobić takie masło, tak? I to jest krem migdałowy. Migdały plus nic więcej. Nie znam w ogóle tej firmy. Basia. No tak się nazywa. Krem migdałowy, on kosztował 20 zł, więc dużo, ale porównując z tamtymi cenami jakoś nie jest źle. Najdroższe są te tak naprawdę masła orzechowe z orzechów nerkowca i z migdałów. Niestety. Laskowe nie są takie drogie, no i te ziemne to wiadomo, są w przystępnej cenie. Chociaż te z prawdziwych takich ziemnych, tylko ziemne, takie bioekologiczne, to też mogą być troszkę
to wzięłam i coś jeszcze chciałam wam pokazać. Nie, chyba nic, jeżeli chodzi o ten haul. Wszystko mam, zaraz zupa będzie gotowa, będę ją miksować, złożę te swoje wszystkie torby i skrzyneczki. Znalazłam ostatnio taką skrzyneczkę, już mam ją bardzo długo i ona jest na zakupy idealna. Jak na przykład kupujecie, nie wiem, coś typu olej, jakieś słoiki ciężkie, nie pakować tego do torby, bo mi na przykład poszła ostatnio jedna torba, taka moja zakupy, wielokrotnego użytku. A jeszcze kupiłam takie bułeczki jasne, ewentualnie do szkoły. No niestety nie było tych papierowych, ja tego nie lubię bardzo, bo ja mam wrażenie, że ten chleb zaraz jest czerstwy, albo ta bułka, jeżeli się zapakuje w plastik, ale nie było innej opcji. Jakoś tak mam wrażenie, że zaczynam być przeziębiona, poprzez to, że się tak lekko ubrałam, nie wiem, sama. Dobra, posprzątam tutaj trochę i odezwę się do was później. Zblendowałam już zupę i musi się jeszcze chwilę pogotować, bo niestety, ale dodałam za dużo wody i zapomniałam, że cukinia jeszcze ma trochę wody, więc jest delikatnie za rzadka jak na razie, no ale mam nadzieję, że się zredukuje. I zrobiłam sobie, słuchajcie, tą herbatę z maczą zieloną. Pyszna jest, matko. Bardzo mi smakuje, a ja w ogóle lubię zielone herbaty, więc jeżeli lubicie, to myślę, że można spróbować, bo jest bardzo smaczna. Mniam.